Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina czwarta. Jestem nad Zalewem Zamożyckim. W końcu mam chwilę czasu, żeby wybrać się na wykopki. Takie plażowe oczywiście. Więc zobaczymy, co tu dzisiaj ta plaża da dla mnie. Trochę mnie nie było, ale wiadomo, życie, praca. Na razie nikogo nie widać nad zalewem. Trochę chłodno jest, kurczę, mogłem wziąć sobie jakąś koszulę. Tak, mam krótką koszulkę, więc tak, dosyć rzeźko, ale mam nadzieję, że zaraz się jakieś słoneczko pojawi. Już jest trochę zachmurzone niebo i a to nic, poruszam się, to będzie cieplej. Dobra, ja odpalam mój sprzęcik i szukam, jak będzie jakiś fajny sygnał, to włączam nagrywanie. I mam pierwszą monetkę, 50 groszy udało mi się trafić. I mam kolejną monetkę, tym razem wyszła złotóweczka. I teraz wyszły 2 złote. I znów trafiłem 2. Sporo kapsli, zawleczek, jak zwykle, ale monetki też dzisiaj wychodzą. Może na paliwo zarobię. I kolejny kapsel do kolekcji. Mam teraz 10 groszy i złotóweczkę teraz trafiłem. Trochę kapsli i innych śmieci już mam. Dalej trzeba sprzątać plażę. 10 groszy, takie ładniutkie teraz wyszło. Pewnie niedługo leżało na tej plaży. W międzyczasie kilka kapsli. Zobaczymy, co to będzie. Pewnie jakiś ładniejszy. To nie jest kapsel. Patrzcie, co trafiłem. Pierwsze złotko. O ja. No tego to się nie spodziewałem tutaj na plaży. Punce widzę. Coś jeszcze? Jest jakiś grawer. Ale nie będę pokazywał tego graweru. Ale to jest złoto na pewno. Taki fancior.
nad zalewem wyszedł. Momencik, muszę ochłonąć. Pierwsze złoto nad zalewem. Blisko wody, pewnie ktoś sobie tutaj leżał na kocyku i zgubił. Może ktoś się zgłosi do mnie po tą obrączkę. Jak będzie wiedział, co jest napisane na tym rowerze, to będzie jego obrączka. Ciekawe. Na mnie nawet nie pasuje, patrzcie. To musi być jakaś damska. Kobieca, patrzcie. O, na mały palec nawet nie mogę wcisnąć. Jakaś pani musiała zgubić, albo jakiś malutki pan. Takie złotko. Męcik. Muszę sobie zdjęcie na wykrywce zrobić. Na pamiątkę. O. Takie piękne. Piękne zdjęcie będzie. Dobra, może wskoczę do wody, żeby ochłonąć. Powiem wam, że nie spodziewałem się złota tutaj. Chociaż wiadomo, zawsze nadzieja jakaś była. Raczej jakieś, myślałem, że jakieś drobne będą tylko wychodziły. Bo do tego byłem przyzwyczajony. A tu taki fancior. O, znowu pieniążek. 20 groszy teraz wyszło. Zobaczymy, co teraz wyjdzie. Coś płytko. Pewnie zawleczka. O nie, piąteczka. Nie zawleczka, tylko piąteczka. Fajny dzień dzisiaj jest. Super dzień. A jeszcze dzisiaj jadę na drugie wykopki. W końcu nad Bóg wracam. Więc jest pięknie. Dzisiaj, jutro będę sobie na łoneczkach śmigał nad Bugiem, bo mam info od znajomego, że łoneczki są wykoszone. Więc dzisiaj po południu jadę do Matcza i będą dwa dni kopania. Tam się drzemnę u znajomych. No, zobaczmy, może coś jeszcze tutaj wyjdzie. O, i znowu jest pieniążek. Ładnie sypię dzisiaj pieniążkami. 5 groszy tym razem. Na paliwo zarobiłem. Nie licząc oczywiście złotka.
Dochodzi 8 godzina, więc będę powoli się zrywał. Pokopałem sporo różnych sygnałów. Kapsli jest sporo, zawleczek, szlaki, pazłotka, monetki, no i wytuptane w końcu pierwsze złoto. Mam nadzieję, że jeszcze podczas tych wakacji jeszcze coś trafię takiego błyszczącego, żółciutkiego. Jak nie tutaj, to może na Firleju. Zobaczymy, zobaczymy. Kto chodzi, ten znajdzie. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To jest efekt mojego dzisiejszego porannego wypadu nad Zalew Zębożycki. Kapsle różne rodzaje, jakieś pazłotka, zawleczki, szklaki, drobniaczki. I najfajniejsza rzecz dzisiaj, czyli pierwsze złotko z nad Zalewu Zębożyckiego. Na tej obrączce jest grawer, którą wam nie pokażę, ale to jest ważne z tego względu, że jak się zgłosi właściciel do mnie, to będzie musiał mi udowodnić, co jest wygrawerowane na tej obrączce. Na pewno jest imię oraz data. Więc jak ktoś zgubił taką obrączkę, niech się do mnie zgłosi. A póki co ona gdzieś tam będzie sobie leżeć w bezpiecznym miejscu u mnie. Taki to wypad. Dosyć fajny. Są monetki. Jest złotko, więc zaliczam wyjazd do bardzo udanych. A dzisiaj po południu ruszam do Marcza i dwa dni będę kopał. Dzisiaj po południu i jutro ile dam radę. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć.